Kim jest syn Bogumiły Wander, jej wielka duma. Bogumiła Wander i jej pierwszy mąż Zbigniew Żołędziewski doczekali się syna Marka. Kim jest mężczyzna? Bogumiła Wander nie żyje. Jak dowiedział się Świat Gwiazd, Bogumiła Wander nie żyje. W imieniu rodziny informację potwierdził nam syn gwiazdy, Marek Żołędziowski. Legendarna spikerka odeszła we wtorek 30 lipca po południu po długiej chorobie. Jak powszechnie wiadomo, miała Alzheimera. Ikona telewizji miała 80 lat. Wander miała jedno dziecko. Syna. Kim jest Marek? Pierwsze małżeństwo Bogumiły Wander. Jeszcze zanim Bogumiła Wander związała się z marynarzem Krzysztofem Baranowskim, trwała w małżeństwie ze Zbigniewem Żołędziowskim. Dziennikarka nie ukrywała, że nie kochała swojego męża. Ten podobno dobrze o tym wiedział, jednak bardzo nalegał, by prezenterka go nie opuszczała. Kobieta miała też na względzie dobro dziecka, które miało zaledwie kilka lat, gdy małżeństwo zaczęło się rozpadać. Kim jest syn Bogumiły Wander? Bogumiła Wander zawsze była bardzo dumna ze swojego dziecka. W wywiadach, w których poruszano jego temat, nie żałowała komplementów i czułych słów pod adresem syna. Maruś jest przystojny, ma bardzo dobre serce, jest dojrzałym mężczyzną, ma dwójkę dzieci, zachwycała się rozmawiając z wirtualną polską dziennikarką. Marek Żołędziowski ma już 51 lat, zawodowo spełnia się w branży reklamowej, będąc założyciel jednej z najważniejszych agencji. Jest też szczęśliwym mężem prawniczki Marty Banaszczyk. Wcześniej wzdychało do niego podobno wiele dziewcząt. Marek Żołędziowski. Spełniony. Znający języki. Kiedyś zapowiadałyśmy z Krysią Loską koncert w Operze Leśnej. I tam Magda Mołek powiedziała do mnie: oj, pani Bogusiu, jak się pani syn Marek żenił, to wszystkie dziewczyny w Warszawie płakały, opowiadała Bogumiła Wander w rozmowie z WP. Poniżej zdjęcia.